Ja tu Flayman. W tym poradniku chcę wam pokazać, jak znaleźć najprostszy zakopany skarb, znajdując się w stanie na wyspach Eisna. Od razu zaznaczam, że nie wypadają z niego jakieś elitarne przedmioty, ale raz na 30 dni zupełnie za darmo możemy otrzymać mały zastrzyk pieniędzy i o ile szczęście nam dopisze, dostaniemy złoty przedmiot do identyfikacji. Skarb znajduje się bardzo blisko wyjścia przystani Begnar, więc na dobrą sprawę można tam pobiec, ignorując przeciwników. Jednak bezpiecznie jest tam dojść w sposób tradycyjny, walcząc z napotkanymi potworami. Tym bardziej, że dojście do miejsca z zakopanym skarbem nie zajmie nam więcej niż 4 minuty. Przeciwnicy na tym obszarze są głównie na 11, maksymalnie 15 levelu, więc nie mają prawa sprawiać nam trudności, nawet jeśli do drużyny weźmiemy samych najemników. Padają szybko i przyjemnie, nie zatrzymując nas na długo. Jednak cały czas trzeba kontrolować mapę, ponieważ potwory są w ciągłym ruchu i mogą nas niespodziewanie zaatakować, nawet jeśli wydaje nam się, że już je ominęliśmy. Tak jak wspominałem, wrogowie padają bardzo szybko. Właśnie w ciągu kilkunastu sekund pokonałem aż 3 grupy potworów, co jest całkiem niezłym wynikiem, biorąc pod uwagę, że to byli głównie wojownicy. A gdy zamierzamy biec przez grupę potworów, to szczególnie trzeba uważać właśnie na tych wodnych elementalistów, którzy mogą nas nieprzyjemnie spowalniać swoimi snerami. Poza nimi raczej nikt nie może nam przeszkodzić w biegu do skarbu. A jeśli chodzi o drogę, to droga jest dosłownie prosta. Odkąd wyjdziemy z wioski, idziemy cały czas prosto, aż dojdziemy do naszego celu. Przebieg naszej wędrówki możemy obserwować na minimapie w lewym górnym rogu. O, jesteśmy już prawie na miejscu. Teraz musimy rozprawić się z tymi pająkami i możemy wypatrywać skarbu na prawo tego wielkiego pomnika słonecznych włóczni. Jeszcze kilka szczurów do zabicia i będziemy mogli się cieszyć naszą nagrodą. Jeszcze dosłownie chwila. Ostatnie 2 jaszczury do pokonania i sięgniemy po poszukiwany przez nas skarb. Z oddali widać już wystającą łopatę, która nam posłuży do wykopania naszych kosztowności. Okej, jesteśmy już na miejscu. Czas odebrać to, po co tu przybyliśmy. Oj, jak sami widzicie, nie zawsze wypadają jakieś drogocenne przedmioty. Tym razem miałem pecha, ale to nie oznacza, że wam się nie poszczęści. I to by było na tyle. Powodzenia, poszukiwacze skarbów.